100 latach od odzyskania niepodległości przejechaliśmy Polskę w poszukiwaniu budynków modernistycznych z lat 20. i 30. XX wieku. W filmie opowiemy o architekturze obiektów sanatoryjnych i wypoczynkowych II Rzeczypospolitej. Modernizm dlatego wygrał w konkurencji o formę, którą nadawano uzdrowiskom, ponieważ hasła architektów modernistycznych były w zasadzie tożsame z hasłami tych, którzy promowali nowoczesną opiekę zdrowotną. Istebna Żegiestów to były zupełnie nieznane, a spełniające warunki leczenia klimatycznego miejscowości. Przeniesiono to, o czym już wiedziano w monumentalnej architekturze wielkomiejskiej, w tereny, powiedzmy sobie, no, górskie. Powstaje wiele tego typu obiektów i one, szczególnie te w latach 30., już są utrzymane w architektonicznych formach modernistycznych. I ważnym hasłem, ważnym postulatem był dostęp do słońca, do światła, do powietrza. Usytuowanie obiektu w naturalny sposób było realizacją modernistycznych haseł. Haseł o relacji pomiędzy człowiekiem a przyrodą. Narodziny II Rzeczypospolitej dały impuls do rozwoju uzdrowisk w Beskidach. Krynica to gratka dla każdego miłośnika architektury. Mamy tutaj projekty jednych z najlepszych polskich architektów. Po zakończeniu I wojny światowej zdrowie obywateli odrodzonej Polski wymagało wzmocnienia. Brakowało nowoczesnych obiektów do leczenia sanatoryjnego i wypoczynku. Odziedziczone po zaborach, zazwyczaj nieduże drewniane pensjonaty i sanatoria w Truskawcu, Rabce czy Szczawnicy nie spełniały już najnowszych oczekiwań. Modernizm nawiązujący do budynków maszyn przyniósł ogromne zmiany w porównaniu do dziedzictwa XIX wieku. W Finlandii architekt Alvar Aalto zaprojektował awangardowe sanatorium w Paimio, które na dziesięciolecia wytyczyło kierunek architektury sanatoryjnej. W odrodzonej Polsce miała zajść podobna rewolucja architektury kurortów. W latach 30. w różnych częściach kraju wznoszono nowoczesne budynki sanatoryjne. Formą przypominały statki czy samoloty, maszyny do wypoczywania. Mówiąc o sanatorium, mamy na myśli pewien specyficzny typ budynku związanego ze służbą zdrowia, który leczy pacjentów za pomocą metod biofizycznych, to znaczy za pomocą wód termalnych, soli termalnych, borowin itd. Rozwój i popularność sanatoriów to jest konsekwencja długiej historii walki z gruźlicą. Powstało nowe państwo, zmieniły się realia i że dostrzeżono potrzebę rozwoju w tej dziedzinie i architektury, a przede wszystkim opieki zdrowotnej. I należy tutaj podkreślić, że rozwój uzdrowisk był bardzo, bardzo szybki i szedł w zasadzie w dwóch kierunkach. Po pierwsze, docenienia terenów, na których takie uzdrowiska mogły powstawać, do tej pory były w zbyt małym stopniu wykorzystywane, a po drugie ich, powiedzielibyśmy, demokratyzacji, czyli udostępnienia ich dla potencjalnie jak największej ilości osób i, co ważne, dla różnych grup wiekowych. Uzdrowisko cieszyło się w okresie międzywojennym nie tylko ze względu na swoje walory zdrowotne, ale także ze względu na fakt, że spędzanie czasu w kurorcie to było coś modnego. Sanatorium, uzdrowisko to było miejsce, gdzie po prostu od czasu do czasu wypadało się pokazać, w związku z czym przyjeżdżali tam ludzie, powiedzielibyśmy dzisiaj show biznesu, kina, artyści, literaci, także politycy, także wojskowi. Po prostu to był sposób na życie towarzyskie i w związku z tym ta architektura uzdrowiskowa się rozwijała nie tylko w kontekście samego budynku sanatoryjnego, ale także willi, pensjonatów. Z przyczyn patriotycznych, z przyczyn takich propaństwowych, modnym staje się podróżowanie po własnym kraju. Poznawanie Polski, poznawanie jej różnych zakątków, dotychczas położonych w innych państwach. Teraz w dobrym tonie jest odwiedzić Wisłę, odwiedzić Jastarnię, odwiedzić Hel,
pojechać właśnie w beskidzkie uzdrowiska. Polska już u progu lat 20. przyjmuje ustawę uzdrowiskową, która ułatwia inwestowanie w tego typu miejscach. Oprócz stworzenia przepisów, które ułatwiły inwestycje w uzdrowiskach, państwo zagwarantowało 14-dniowy urlop wypoczynkowy dla obywateli. Powstawały organizacje propagujące zdrowy styl życia i wypoczynek w kraju. Poza bazą sanatoryjno-leczniczą planowano rozwinąć infrastrukturę turystyczno-wypoczynkową. Inwestowano w trasy kolejowe nad morze i w góry. Istotną rolę w rozbudowie infrastruktury kolejowej, w tym również kolei linowych w znanych kurortach Zakopanem i Krynicy, odegrał wiceminister komunikacji i zapalony narciarz inżynier Aleksander Bobkowski. Bardzo ważnym czynnikiem był motyw propagandowy. Angażowano fotografów i reżyserów do zachęcania do wypoczynku oraz turystyki w kraju. Gdy źle się trochę czujesz, do lekarza byś był biegł, poczekaj, dam lepszy ci lek. 2 gramy słońca, gram powietrza, kilka gramów bór i zdrowyś i silnyś jak mur. Sanatoria fundowane były przez bardzo różne podmioty. Były to bardzo efektowne, kameralne, eleganckie kurorty, ale były też bardzo monumentalne założenia, obliczone na wiele, nawet set pacjentów. I w tych wypadkach wsparcie państwa było niezbędne. Geografia uzdrowisk to przede wszystkim tereny górskie. Od Beskidu Śląskiego po wschodnie Karpaty i ten gwałtowny rozwój zabudowy terenów jak Wisła i Stebna to jest początek na zachodzie Polski, a dokończyło się na terenach Huzulszczyzny, miejscowości jak Truskawiec czy Morszyn. Drugim bardzo ważnym ośrodkiem czy miejscem, gdzie powstawały uzdrowiska, było wybrzeże Bałtyku. Pas miejscowości na Mierzei Helskiej, Jastarnia, Jurata, to były miejscowości może bardziej wypoczynkowe niż uzdrowiskowe, natomiast w realiach międzywojennych te dwie funkcje mocno się przenikały. Polityka państwowa II Rzeczpospolitej lansuje model Polski morskiej, kreuje coś w rodzaju takiego patriotyzmu morskiego, prawda? Hasło frontem do morza. Uważano, że Polak choć raz w życiu powinien wykąpać się w polskim morzu. Stąd ta popularność tych nadbałtyckich kurortów, jak właśnie Jastarnia, czy zwłaszcza Jurata, małe miasto modernistyczne, o zabudowie w dużym stopniu związanej właśnie z tą funkcją wypoczynkową. Takim symbolem tego jest hotel Lido, architektura typowo modernistyczna z elementami stylu okrętowego. Bardzo istotne były również tereny centralne Polski, to znaczy tam, gdzie można było znaleźć przede wszystkim źródła lecznicze, takie jak Ciechocinek czy Otwock. Bardzo intrygującym jest też pomysł budowy uzdrowisk na wschodzie Rzeczypospolitej. Polska północno-wschodnia to ogromny potencjał turystyczny. W Augustowie powstały najlepsze budowle, najlepsze obiekty. Wśród nich oczywiście na pierwsze miejsce wysuwa się dom turysty autorstwa Macieja Nowickiego. Oddany do użytku tuż przed wojną, w maju 1939 roku, jest to obiekt, który znakomicie współgra z miejscem. To przenikanie się też zieleni z przestrzenią, w tym sensie naturalnie możemy uznać, że jest to obiekt w pełni modernistyczny. Budynek jest zbudowany na planie wydłużonego prostokąta, jest dwukondygnacyjny. Jego najbardziej charakterystycznym elementem jest wejście zadaszone takim lekkim, bardzo falistym daszkiem wspartym na smukłych, wysokich słupach. Ryzalit, który tworzy to wejście, jest licowany łamanym surowym kamieniem. Modernizm prezentowany przez Macieja Nowickiego nigdy nie był modernizmem spod znaku Le Corbusiera. Obiekt jest przykładem na to, jak wiele rozmaitych odmian i odcieni może mieć modernizm. To właśnie modernizm miał zapewniać dostęp do światła, do powietrza, kontakt z naturą. Budynki miały być higieniczne, miały być utrzymywane w czystości, miały być łatwe w bieżącym użytkowaniu. To się wiązało z funkcją będącą takim wyznacznikiem
pewnego nowoczesnego stylu życia, sposobu spędzania czasu, ale także nowe tendencje w leczeniu przewlekłych chorób. Kąpiele słoneczne to było to, co zalecano pacjentom sanatoriów. W tym celu w budynkach pojawiały się odkryte tarasy, balkony czy też leżalnie, tak jak w sanatorium wojskowym w Otwocku, w którym właśnie się znajdujemy. Zaprojektowane przez jedną z największych gwiazd polskiej architektury międzywojennej, to znaczy architekta Edgara Norwerta. Sanatorium wojskowe w Otwocku wybudowano w 1933 roku. Ulokowano je w otoczeniu sosnowych lasów zakupionych przez wojsko. Był to wielofunkcyjny zespół przeznaczony dla 120 chorych na gruźlicę oficerów i ich rodzin. Bryła czterokondygnacyjnego budynku głównego ma półokrągłe ryzality, balkony oraz otwarte tarasy. To, co wyróżnia sanatorium otwockie, to jest z pewnością ta część leżalniana, która w sposób bardzo wyrazisty określa i determinuje modernistyczną formę tego obiektu, a także elewacja południowa pokryta dość gęsto balkonami zaokrąglonymi, na które można było wyprowadzić łóżko, bo w tej części zamieszkiwali właśnie kuracjusze. Tendencja do wprowadzania balkonów, tarasów, otwartych leżalni powodowała, że siłą rzeczy te elementy upodabniały się do pokładów statków czy mostków kapitańskich. To jest tak, jakbyśmy przenieśli wielki budynek, załóżmy, czy mieszkalny, czy biurowy, z centrum Warszawy nagle w środek tych sosnowych lasów. Tutaj natomiast rzeczywiście postawiono ogromny, wręcz kolejny transatlantyk zacumował w środku lasu z czteropiętrową taką galerią dla odpoczynku na świeżym powietrzu. Jeżeli chodzi o inne realizacje Norwerta związane z strukturą sanatoryjną czy wypoczynkową, to przede wszystkim trzeba tu powiedzieć o oficerskim domu wypoczynkowym w Truskawcu, województwo lwowskie. To była realizacja, która przez samo wojsko była uważana za taką wizytówkę. Bywały tam najważniejsze postaci z kręgu polityki, z kręgu wojska. Modnym wśród elit przedwojennej Polski domem wypoczynkowym, wybudowanym w latach 30. była krynicka Patria. Bywali tam artyści, politycy, a nawet holenderska para królewska. Gości przyciągały znakomite warunki klimatyczne, narciarskie, wody lecznicze, modernistyczna architektura budynku oraz sam inwestor Jan Kiepura, światowej sławy tenor. W momencie, kiedy otwierano Patrię, miał zaledwie 32 lata. Był bardzo młody. To był właściwie początek jego kariery. Kariery wyjątkowo błyskotliwej. Chłopak Sosnowca, dosłownie, w amerykańskim stylu wdarł się na sceny teatrów, oper. Umiejętnie budował wokół siebie taką otoczkę młodego Polaka, który bierze za siebie w pewien sposób odpowiedzialność za ten kraj. Słowo patriotyczne jest tutaj warte podkreślenia, bo stąd bierze się też nazwa samego budynku, Patria, ojczyzna. To też miał być pewnego rodzaju wyznacznik jego przekonań, jego miłości do Polski i wokół tego sposobu myślenia chciał skupiać wokół siebie przedstawicieli elit, oczywiście II Rzeczpospolitej. Jan Kiepura postawił na wschodzącą gwiazdę warszawskiej architektury, co było pewnego rodzaju zaskoczeniem, ponieważ w latach 20. szczególnie w południowej Polsce dominowała tak zwana szkoła krakowska. Bogdan Pniewski należał do trzonu warszawskich modernistów. Doskonale rozumiał oczekiwania wymagających zamożnych inwestorów lat 30. W cenie była modernistyczna prostota, ale wzbogacona o wyszukany materiał. Patria to stosunkowo nieduży budynek. Ponad monumentalnie skomponowanym parterem mamy 4 piętra o takim hotelowym charakterze. Pokoje wychodzące w stronę ulicy Płaskiego posiadają tarasy. W latach 30. w dobrym tonie jest mieć ten taras.
On ma służyć do rekreacji, do wypoczynku. Teraz na dachu to jeden z 5 punktów architektury nowoczesnej Le Corbusiera, a więc architekta, który no, staje się takim guru, niemalże papieżem europejskiego i światowego modernizmu. Te tarasy zostały wizualnie zaznaczone na elewacji smukłymi, cienkimi kolumnami, które zamknięto gzymsem. Nad wejściem po prawej stronie umieszczono też napis Patria, bardzo proste liternictwo, wieńczące ryzalit, ponieważ wejście umieszczono właśnie w takim wysuniętym do przodu ryzalicie. Wchodząc do środka, po lewej stronie mamy główną jadalnię, właściwie salę balową. Hol ma szczególny charakter. Na posadzce użyto wykładziny marmurowej. Pniewski świetnie odnajdywał się, posługując się marmurem. Biały kamień zderzony z czarnym, brązowym. Pewnego rodzaju paradoksem jest to, że modernizm staje się taką no, snobistyczną modą. Czymś elitarnym, tak na dobrą sprawę. To, co miało być proste, z betonu, cegły i szkła, nagle staje się też proste, tylko że z alabastru, z chromowanych rur, ze specjalnie giętych profili, z bardzo wyszukanych i często drogich materiałów. Elementem tego wypoczywania jest właśnie przebywanie w prestiżowym, luksusowym wnętrzu, niekoniecznie takim, z jakim mamy do czynienia każdego dnia. Stąd ekstrawaganckie, jak na tamte warunki, żyrandole z chromowanego metalu, z dużą ilością szkła. Tego typu rozwiązania wkraczają przebojem do architektury europejskiej pod koniec lat 20. Gięte rury, w ogóle chromowane rury stają się takim modnym, podpatrzonym z konstrukcji rowerowych elementem architektonicznym. W Krynicy oraz pobliskim Żegiestowie powstaje w tym czasie kilka modernistycznych obiektów sanatoryjno-wypoczynkowych. Najbardziej spektakularnym obiektem w Krynicy jest Nowy Dom Zdrojowy. Nowy Dom Zdrojowy był inwestycją innego typu. To nie była prywatna inwestycja zrealizowana mimo wszystko na obrzeżach Krynicy, tak jak Patria. Miał być takim bardziej egalitarnym, demokratycznym miejscem, mogącym przyjąć większą grupę osób. Autorem Nowego Domu Zdrojowego był Witold Minkiewicz. Budowla nowoczesna z tarasem na dachu, charakteryzująca się taką monumentalną kolumnadą, bardzo prostą, też o świetnie dobranych proporcjach, ale równocześnie programowo odrzucającej dekorację. Ta dekoracja, bardzo podobnie jak w Patrii, polega na stosowaniu odpowiednich wykładzin, czy to drewnianych, czy kamiennych, subtelnym sięgnięciu po te chromowane rury, czy lustra i szkło. Nowy Dom Zdrojowy, do pewnego stopnia też Patria, wpisują się w trend w architekturze obecny w Polsce w połowie lat 30., szczególnie związany z podróżą, z przemieszczaniem się. Państwo polskie inwestuje w kilka transatlantyków. W Nowym Domu Zdrojowym są w niektórych miejscach okna bulajowe i okrągłe lustra, które naśladują estetykę kojarzącą się z podróżą. To jest też taki czas, kiedy pojawia się pomysł, żeby w ciągu kilku dni odwiedzić właściwie wszystkie górskie kurorty. Rozwój kurortów Beskidu Sądeckiego możliwy był dzięki linii kolejowej. Kuracjusze mogli dojechać również do takich miejscowości jak Żegiestów, w którym dla małopolskich urzędników naftowych zbudowano nowoczesny dom wypoczynkowy Wiktor. W Żegiestowie mamy też takie absolutnie niezwykłe miejsce, półwysep, cypel, otoczony wodami Popradu, tak zwana Łopata Polska. Na tej łopacie, z której dookoła widać wówczas Czechosłowację, zostaje zbudowany pensjonat Wiktor, budowany przez dwóch młodych lwowskich architektów, Bagieńskiego i Wardzałę. I tutaj, w takim miejscu szczególnym, otoczonym niemalże dosłownie przez terytorium sąsiada, powstaje budynek, który ma być takim programowym wyznacznikiem nowoczesności. Wiktor to maszyna do wypoczywania w pełnym tego słowa znaczeniu.
Inaczej niż w Patrii czy Nowym Domu Zdrojowym nie mamy tych takich antycznych pogłosów, nie mamy tych takich ryzalitów. Bardziej ten budynek może przypominać tam transatlantyk, jakąś taką nowoczesną maszynę, jakąś taką przeskalowaną, gigantyczną lokomotywę, która przedziwnym trafem trafiła właśnie nad Poprad. Też jest płaski dach z tarasem, ale to, co wyróżnia ten budynek, to wielkie przeszklenie klatki schodowej, bardziej subtelne podejście do detalu, który jeszcze bardziej ma pokazywać tą taką maszynową, technologiczną, techniczną stronę architektury nowoczesnej. Pensjonat Wiktor to nie jedyna śmiało ulokowana w górskim otoczeniu realizacja w międzywojennym Żegiestowie. W wyniku wygranego konkursu krakowski architekt Adolf Szyszko-Bohusz projektuje dom zdrojowy na końcu doliny schodzącej do Popradu. Szyszko-Bohusz takim modernistycznym gestem stawia w poprzek do doliny budynek, który jest jak tama. To ma być taki triumf człowieka nad naturą. Dom zdrojowy przez lata popadał w ruinę. Szyszko-Bohusz był autorem kilku realizacji w kurortach górskich. Poza domem zdrojowym w Żegiestowie zaprojektował zamek prezydenta w Wiśle. Budynek był darem społeczeństwa Śląska dla Ignacego Mościckiego. Prezydent spędzał tam urlopy. Zamek prezydenta w Wiśle, który oczywiście nie pełnił funkcji senatoryjnych, ale był częścią całej tej polityki województwa śląskiego, pokazywania nowej architektury w kontekście przyrody, w kontekście zdrowia. Zamek w Wiśle jest w zasadzie popisem jego zarówno monumentalizmu, myślenia o bryle, o reprezentacji, ale z drugiej właśnie tej wrażliwości na modernistyczne pryncypia, tak jak racjonalizm, słońce, funkcjonalność. Wprowadzał tam bardzo wyraźne nawiązania regionalistyczne. To nie jest zwykła bryła oparta na planie prostokątnym, ona się wpisuje w rytm wzgórza, na którym została zbudowana, jest półkolista, a przede wszystkim mam okładzinę z kamienia pochodzącego z tych okolic, które dopisywały ten rozdział regionalistyczny do jego architektury. Z czasem Szyszko-Bohusz wycofał się z pomysłu płaskiego dachu, który miał być takim znakiem rozpoznawczym nowoczesności w tamtych latach i zaprojektował dachy spadziste ze względów klimatycznych. Nie obawiał się tego, co najlepsze w modernizmie, a więc chociażby takich form jak weranda, wielkie przeszklone okna, przestrzenne pomieszczenia, wspaniałe łazienki. Poza architekturą bardzo istotne dla wyrazu artystycznego całości były meble, które zaprojektowała dwójka twórców, Włodzimierz Padlewski i Zbigniew Pronaszko. Powstały bardzo nowatorskie meble oparte o pryncypia modernistyczne, czyli gięte rurki metalowe. Na Śląsku Cieszyńskim powstały jedne z największych modernistycznych obiektów uzdrowiskowych międzywojnia – sanatoria w Istebnej i w Bystrej. O ile Bystra była takim bardzo monumentalnym gmachem, bryłą, która wpisywała się w tradycję budowy tych wielkich uzdrowisk jako pewnych monumentalnych kompleksów architektonicznych, ale złożonych z jednego dominującego akcentu, takie pojawiały się realizacje, czy to w Europie Zachodniej, Skandynawii, w Stanach Zjednoczonych, to Istebna była nowością, ponieważ zbudowano ją jako rozproszony kompleks budynków. Budowę sanatorium w Istebnej rozpoczęto w 1930 roku, w okresie kryzysu gospodarczego. Inwestycja miała kosztować ponad 2,5 miliona złotych. Sfinansowano ją z Funduszu Sejmu Śląskiego oraz pożyczki amerykańskiej. Projekt architektoniczny autorstwa warszawskich architektów Jadwigi Dobrzyńskiej i Zygmunta Łobody wyłoniono w konkursie. Zakład leczniczo-wychowawczy miał być przeznaczony dla 400 chorych na gruźlicę dzieci. Był to duży, ulokowany tarasowo na wzgórzu Kubalonka, wielofunkcyjny zespół składający się z 12 wolno stojących budynków. Kubalonka położona na wysokości 750 metrów, w otoczeniu lasów tak zwanych szpilkowych, jak wtedy mówiono, czyli iglasty, suchy teren, tego oczekiwano właśnie, niewilgoci, nasłoneczniony stok, który był, miał tą taką ekspozycję południowo-zachodnią, że jak najdłużej można było korzystać z wędrującego słońca. Dobrzyńska i Łoboda zaproponowali bardzo przemyślany
projekt. To było sanatorium samowystarczalne. Doprowadzono ogród warzywny, sad, kuchnię wszelakiego rodzaju, wszystko, rzeczy niezbędne do życia. No, były warunki takie, że dzieci kontynuowały naukę. To było niezwykle istotne. Były to paromiesięczne pobyty. Też były tarasy z powodów, prawda, gruźlica oczekiwała, wymagała napowietrzenia organizmu, oddychania świeżym górskim powietrzem. Musiało to być piekielnie nudne, przypuszczam, dla tych małych pacjentów. Ale leżakowanie było absolutnie obowiązkowe, szeregiem na leżankach, pod kocami. Myślę, że analizując, moim zdaniem, najwybitniejsze osiągnięcie takiej architektury tego czasu, czyli sanatorium w Istebnej, możemy pokazać kilka kluczowych problemów dla architektury modernistycznej tego czasu. Czyli po pierwsze jej funkcję społeczną. To jest architektura, która ma służyć człowiekowi, ma być częścią życia, która ma poprawiać jego jakość, ma dbać o standardy. Po drugie jest odpowiedzią na najnowsze odkrycia naukowe. Jadwiga Dobrzyńska szczególnie przywiązywała wagę do elementów, które wychodziły naprzeciw dzieciom, ułatwiały walkę z chorobą. W realizacjach, w rysunkach, projektach tego obiektu wiele takich ukłonów w stronę tych tak zwanych małych pacjentów, powiedzmy sobie. Na przykład były to podwójne poręcze, gdy dzieci wchodziły po schodach. Bardzo duże były połacie okien, do 60 cm. Od podłogi tylko, taka, żeby dziecko niewielkiego wzrostu mogło doznawać tego i powietrza, i światła, i słońca. Ogromnie dużo takich właśnie detali, które ułatwiały ten pobyt. Niespełna 3 lata po uroczystym otwarciu sanatorium przez prezydenta Mościckiego wybuchła wojna. W czasie okupacji w Istebnej leczone są dzieci z Niemiec i ze Śląska. Na tablicy przy wejściu do zakładu napisano wówczas: dziękujemy naszemu wodzowi za to zbudowane przez Polaków sanatorium i przekazane do dyspozycji narodowi niemieckiemu. W takich miejscach jak Krynica w okresie II wojny światowej, no to życie kuracyjno-wypoczynkowe, ono dalej tętniło pełną parą. Oczywiście byli tu już inni kuracjusze. To już nie były elity II Rzeczpospolitej, nie było już symboli odwołujących się do II Rzeczpospolitej. Flagi ze swastykami powiewały na bardzo wielu budynkach. Po wojnie większość wspomnianych budynków uzdrowiskowych i sanatoryjnych nadal pełniła swoje funkcje. Przyciągały kuracjuszy i pacjentów. I tak jest do dziś. Jeżeli chodzi o stan zachowania przedwojennych sanatoriów, jest tutaj z tym różnie. To dotyczy także tych, które pozostały za wschodnią granicą, chociaż te miejscowości uzdrowiskowe, one funkcjonują do dzisiaj i są tam lepiej czy gorzej prosperujące uzdrowiska. Myślę tutaj o takich miejscowościach jak Morszyn czy Truskawiec. Niestety dom wypoczynkowy w Truskawcu i w tej chwili jest w stanie ruiny. Być może nawet jest już nie do odratowania. Dom zdrojowy w Morszynie z fasadą rozwiązaną w takim duchu tarasowym funkcjonuje do dzisiaj z kolei bardzo dobrze. Jest takie powiedzenie, że najlepszym konserwatorem jest bieda. I w pewien sposób właśnie no, zgrzebna rzeczywistość Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej sprawiła, że te górskie kurorty przetrwały właściwie do naszych czasów. Rzeczywiście czas na taki porządny remont konserwatorski już nadszedł w bardzo wielu spośród nich. Niewiele tu inwestowano, niewiele zmieniano i dzięki temu mogły zachować taką jeszcze jedną opowieść o tym, czym była Druga Rzeczpospolita. Trzeba też oczywiście mieć w pamięci to, że my często do tego okresu podchodzimy z pewnego rodzaju nostalgią. Architektura uzdrowiskowa II Rzeczypospolitej zasługuje na uznanie. Zwłaszcza ta architektura lat 30. Są naprawdę obiekty, które należy bardzo wysoko ocenić, porównywalne z obiektami europejskimi. Zastanawiając się nad tą rzeczywiście, no można powiedzieć, monumentalną architekturą,
posadowioną w górach, albo tutaj na nizinie mazowieckiej, w sosnowych lasach, nasuwa się taka myśl, że są przeskalowane, że są kolosalne, że są wysokie, że można by może sprowadzić je do kilku niższych, rozrzuconych pawilonów. Myślę, że dzisiaj tak właśnie proponowano by tę samą kubaturę wykorzystać, ale w jednak troszeczkę łagodniejszy sposób. Architektura Ozdrowisk pokazywała też podstawową prawdę o architekturze modernistycznej. Zdrowie było traktowane nie jako pewien przywilej, czy obowiązek człowieka, czy luksus, ale jako pewnego rodzaju dobro publiczne.